Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj tylko taki krótki nieruchomościowy komentarz o tym, że być może w końcu powoli sytuacja zmierza ku normalności. Wiemy nie od dzisiaj, my wynajmujący, że te relacje oparte o ustawę o ochronie praw lokatorów, te relacje na linii wynajmujący-najemca nie są niestety ustawione na równo i dużo więcej może lokator, nawet jeżeli nie płaci, a procedura pozbycia się go w przypadku, choćby kiedy nie płaci, jest skomplikowana, przyprawia wszystkich o siwe włosy i pozwala mieszkać, nawet jeżeli się tych płatności nie reguluje na bieżąco. I oto mamy pierwszy przebiśnik, pierwszy skowronek. O co chodzi? 2 lata ograniczenia wolności polegające na tym, że w miesiącu trzeba przepracować społecznie 40 godzin. Do tego konieczność pokrycia kosztów sądowych w wysokości 4400 i wpłaty 5000 na rzecz funduszu osób pokrzywdzonych. Taka kara. Zasądzona przez sąd w Warszawie na rzecz najemcy, który nie płacił, a jego dług wyniósł w stosunku do wynajmującego 14 tysięcy. I nie skończyło się to karą pozbawienia wolności, czyli ten nieuczciwy najemca nie trafił za kratki tylko dlatego, że niedawno urodziło mu się dziecko. Kluczowe według sądu i osób, które analizowały ten wyrok, było to, że udało się ten cały proceder mieszkania i niepłacenia podciągnąć pod oszustwo. Na czym polegało to oszustwo? Na wprowadzeniu właściciela w błąd, czyli deklarowaniu w momencie podpisania umowy, że będę się wywiązywał z obowiązku regulowania tych miesięcznych płatności, a potem zaprzestania ich regulowania. No i za to chłop dostał te 1,5 roku ograniczenia wolności, ale na początku mówiłem o 2 latach, więc za co jeszcze te dodatkowe 0,5 roku, te dodatkowe 6 miesięcy? Ano oprócz tego, że najemca nie płacił, to udało mu się jeszcze uszkodzić nawiewnik i samo okno. To było wycenione na jakieś 650 zł i w związku z tym sąd dorzucił jeszcze te 6 miesięcy do tego 1,5-rocznego wyroku. Zdaniem analizujących ten wyrok kluczowe było to, że udało się cały ten proceder podsunąć czy podciągnąć pod oszustwo i dzięki temu skończyło się wyrokiem, a nie tak jak zwykle. Dodatkowo warto wspomnieć, że sam najemca nie pomógł sobie, bo oprócz tego, że nie płacił czynszu, to kupował sobie jakieś drogie gadżety, których zakupem chwalił się w mediach społecznościowych, czyli tu nie mam, żeby płacić, a tu mam, żeby kupić. Coś tu zazgrzytało i sędzia postanowił jednak przykręcić śrubę. Pojawia się oczywiście pytanie, czy generalnie świat teraz zmierza ku lepszemu, świat wynajmujących, czy mniej będziemy się musieli martwić o to, że ktoś zamieszka, zniszczy, a nie będzie płacił. No niestety chyba jeszcze do tego jest daleko. To jest, jak mówię, pierwszy pierwiosnek, przebiśnik, pierwsza jaskółka, która niestety wiosny nie czyni. No tutaj jednak ta niefrasobliwość najemcy, czyli niepłacenie, a z drugiej strony kupowanie i chwalenie się tym, spowodowały, że sąd podszedł do tematu dość, czy bardziej restrykcyjnie niż zwykle. Samo prawo w związku z tym się nie zmienia i nadal lokator bardziej chroniony jest, czy nam się to podoba, czy nie, niż wynajmujący i jego majątek, który jest powierzony niefrasobliwemu najemcy. Być może w przyszłości przynajmniej te prawa, obowiązki zostaną zrównane. Natomiast mamy taki pierwszy wyrok, na który można zawsze się powołać, którym sobie można poprawić humor, jeśli to komuś poprawi humor, no i ewentualnie próbować szukać furtek, gdyby doszło do sprawy sądowej w oparciu o ten precedens, który za nami. Tak czy inaczej, życzę zawsze jedynie bezpiecznego wynajmu, sensownych najemców, którzy płacą, nie niszczą. Wszyscy sobie tego życzmy. Dzięki za wysłuchanie. Zapraszam oczywiście do zasubskrybowania, polajkowania i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj trzymaj się, wynajmuj tylko bezpiecznie i czuwaj.